no need to fight tonight, tonight. Hej, 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 z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w siedmiu grzechach. Tak, to jest siedem grzechów, tak? Były wielkie zmiany. Tak, mówiłam o tym już w poprzednich odcinkach, że w siedmiu grzechach będzie wiele zmian i żebyście się na to przygotowali. Także mam nadzieję, żeście się przygotowali, bo nastąpiły zmiany. Postanowiłam, że... Tak może pogadam teraz, pewnie będę gadała parę minut, więc no ale lepiej posłuchać, bo potem nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Więc łapka w górę, że się cieszycie, że są zmiany. Postanowiłam, że jest nowy rok, a ta seria kończy się, czy ciągnie się jak flaki z olejem już od prawie początku mojego kanału, więc czas i pora może by ją trochę tak jakoś zmodernizować, żeby przyspieszyć, żeby może ją w końcu skończyć. Przed nami jeszcze zostały tak naprawdę dwie generacje, szósta i siódma, czyli zazdrość i pycha. No i ja pomyślałam sobie, że przyspieszę to wszystko. Jak wiecie, w ostatnim odcinku Zosia była nastolatką, Artur był jeszcze małym dzieckiem, no i oczywiście Elizabeth i Javier byli jeszcze młodymi, dorosłymi. To wszystko już się zmieniło, jest paręnaście lat później, moi drodzy. Elizabeth i Javier są dorośli, a Artur jest dzieckiem, zaraz będzie nastolatkiem, a nasza Zosia jest młodą, dorosłą. Nasza Zosia postanowiła, że czas i pora wyruszyć w świat. Trzeba coś ze sobą zrobić, pokierować swoim życiem i powiem wam, że nasza Zosia jest bardzo szalona, crazy dziewczyna. Chociaż nie było tej cechy szalonej do wyboru, więc wybrałam jej zrównoważoną jak coś. I przeprowadziła się, jak widzicie, do Del Sol Valley. Tak, przeprowadziła się tutaj w pogoni za jakimś tam popularnością, może zostanie aktorką, może zostanie piosenkarką, może zostanie jakimś, nie wiem, kimkolwiek, jakąś youtuberką, jakąś influencerką, może pozna gwiazdę i będzie miała bogatego męża i po prostu będzie żoną bogatego Sima, popularnego Sima, no nie wiadomo, to jeszcze wszystko przed nią i też przed wami, bo to wy zdecydujecie, czym Zosia ma się zająć tutaj w Del Sol Valley, także piszcie koniecznie w komentarzach, jaki macie pomysł, z czym Zosia ma się tutaj zająć. Zaraz zresztą wam ją pokażę, bo ona się oczywiście bardzo, bardzo zmieniła, ale chciałam wam tylko ukrócić tak w skrócie mniej więcej, o co tu chodzi. Czyli łączymy dwie ostatnie generacje, czyli przedostatnią i ostatnią, łączymy zazdrość i pychę w jedną generację i zrobimy ją za jednym zamachem. W sensie te wszystkie, może prawie wszystkie punkty, które są do zrobienia w tych poszczególnych generacjach, zrobimy po prostu tutaj w jednej. I tak, przeczytam wam właśnie, co tutaj trzeba. Właśnie zazdrość, w zazdrości właśnie głowa rodziny musi mieć cechę szalone, więc nasza Zosia ma cechę niezrównoważona. Musi dostać się na szczyt swojej kariery, także dostaniemy się z Zosią na szczyt jej kariery, jaką jej tam wybierzecie, także dajcie znać, jaką jej wybierzecie kariery, czym ma się zająć, aktorstwem, czy może bardziej w stronę tego komputera, nagrywania filmów, bardziej taki influencer, czy może jakiś kucharz popularny, czy jakaś pisarka popularna, czy po prostu niech sobie znajdzie bogatego męża. Głowa rodziny musi zobaczyć, jak dwójka jego rodzeństwa bierze ślub przed nim. Czyli musimy po prostu... rodzeństwa lub przyjaciół bierze ślub przed nim. To jest taki punkt, który, no nie wiem, bo tutaj Artur jest jeszcze dzieckiem, póki zostanie nastolatkiem, póki tamto, to może sobie to darujemy, ale może nam się uda, zobaczymy. I tak, kolejny punkt, który musimy spełnić, to mieć czworo lub pięcioro dzieci. To jest super. Więc myślę, że bardziej się skłonimy ku temu czworgu dzieci. Czworo dzieci raczej będziemy mieć niż pięcioro, ale zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Ale tak, musimy być rozwiedzeni i zatrzymać dzieci, czyli musimy mieć jednego męża, z którym będziemy mieli jakieś dziecko, to jest napisane dzieci, więc musimy mieć chyba... z jednym facetem czworo lub pięcioro dzieci i potem musimy się z nim rozwieść i zatrzymać te dzieci. Także tu jest ciekawie. Potem musimy poślubić Sima z cechą nie cierpi dzieci, czyli tu też kolejne wyzwanie, bo musimy znaleźć Sima, który będzie miał taką cechę.
i następnie wziąć z nim rozwód, no i poślubić Sima z cechą dobry. Czyli czekają nas 3 śluby, 5 dzieci i 2 rozwody. No, także będzie ciekawie, moi drodzy, będzie ciekawie. No i właśnie do tego jeszcze musimy osiągnąć szczyt kariery, mieć cechę szalony. I co najmniej 2 naszych dzieci też musi mieć cechę szalony, zapomniałam o tym. Więc tutaj są jeszcze opcjonalne osiągnięcia, ale myślę, że już i tak tych podstawowych jest tyle, że opcjonalne sobie darujemy. Także słuchajcie, przed nami 4 lub 5 dzieci, 3 mężów, 2 rozwody. Także mamy co robić. Okej, okay. Dobra, może teraz przejdźmy do rozgrywki. Już tutaj pokażę wam, co tutaj przygotowałam. Oczywiście mieszkamy w tej dzielnicy, o tutaj. Mieszkamy tutaj, a nasz domek jest... Gdzie jest nasz dom? Gdzie jest nasz dom? Halo! O, tu jest nasz dom. Bardzo malutka parcela, w sensie bardzo malutki domek. Czekajcie, on nie ma więcej dachu? No ma dach oczywiście. Bardzo malutka parcela, taka typowa dla jednej osoby, chociaż nasza działka jest duża, więc mamy pole do popisu w razie, jakbyśmy musieli się rozbudować. Póki co nie mamy na to pieniędzy, ani po co w sumie nie mamy tego robić. Ten domek był zdecydowanie zrobiony pod kogoś, kto się będzie zajmował ogrodnictwem. Nasza Zosia raczej się nie będzie tym zajmowała. Może posadzić sobie tutaj jakieś kwiatki. Tutaj ma, żeby pleć różne tam jakieś, te wiecie. Może tu sobie posadzi kwiatki, a potem z nich będzie robiła jakieś wiązanki. No niech będzie, że to będzie jej hobby. A tutaj mamy dla kwiatków, znaczy dla ptaszków, a tutaj mamy jogę, to w sumie ona mogłaby to sobie ćwiczyć. Pokażę wam teraz właśnie, jak wygląda ten domek. Domek jest bardzo fajny, oczywiście bez modów. Trudno, mody będą tylko na Simce. O, proszę bardzo, bardzo ładny domek. On mi się ogólnie bardzo podoba. Fajne ma kolory, jest taki babski, jest taki inny. Może do Zosi jakoś tam za specjalnie nie pasuje, bo ona jest bardziej taką simką, zaraz zobaczycie w jakim stylu zrobioną, ale myślę, że po prostu dostała ten dom od rodziców i myślę, że ona tutaj się nie będzie skupiać na jakoś specjalnie na tym. Może z czasem sobie zrobić tu jakiś mały remont. Zobaczymy. Na razie po prostu przyszło do tego domu, który po prostu rodzice jej kupili. Tutaj mamy wannę. Tutaj fajne mamy takie okienka nad wanną. Tu mamy pralkę. Tu mamy umywalkę. O, proszę bardzo. Ona myślę, że z czasem będzie sobie to modernizować oczywiście, ale póki co zostawimy jej to jak jest. A tutaj mamy sypialnię, czyli taki skromny, mały domek. O, tutaj mamy taką ala toaletkę, coś tam, jakaś komoda, fajnie, tutaj jakiś kwiat. Tu są gitary, więc może w ogóle zostaniemy gitarzystką. O, też może być coś takiego. Tu jest taki duży obraz, tu taki super kolorowy dywan. Tu też kolorowy dywan na ścianie, że tak powiem. No, a tu jest nasze łóżko, na którym będziemy sobie sypiać. Także tak. A jeszcze wam ogród pokażę, pozwólcie, że przejdę przez ścianę. W ogrodzie stoi taki mały grill, 2 ule, tutaj taki... parasolka z krzesłami. Tutaj właśnie są takie rzeczy, bo tutaj było mnóstwo doniczek, które ja usunęłam, bo w sumie one nie są potrzebne. Więc po prostu tak, no, także taki dom. A to jest nasza Zosia. Przedstawiam państwu Zofia. Zofia, ona ma, jak ma nazwisko? Wood. Zofia Wood, proszę bardzo. Da 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 da. Da 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 da. No. Fajna Zosia, co nie? Zosia przeszła troszeczkę małą operację plastyczną, ponieważ ona miała, jak pamiętacie, takie strasznie malutkie oczy. I zaraz ja ją pokażę ją w kasie. I po prostu, no powiedzmy, że miała problemy ze wzrokiem przez to. I no, poprosiła rodziców, no i wyprosiła i po prostu zrobili jej tą operację na powiększenie oczu. Nie wiem, czy taka w ogóle istnieje, ale w Simsach istnieje, powiedzmy, że. Także tutaj zaraz wam pokażę ją w kasie. Proszę bardzo, oto nasza Zofia, może ją troszeczkę odchudzimy, ale patrzcie, no, to jest nasza Zosieńka, nie wiem, czy wam, jak wam się podoba, dajcie znać, oczywiście sama ją przerabiałam, więc wiecie, bądźcie wyrozumiali, okej, okay. Ale powiedzmy, że nasza Zosia jest zwolenniczką wszelakich operacji plastycznych, dla niej to jest nic takiego, owszem, bym powiedziała, że ona uwielbia takie rzeczy, proszę, to jest jej strój na co dzień. Widzicie, że ona nie jest taka zwykła, skromna simeczka, tylko lubi poszaleć. A to jest jej drugi strój. Tak, to jest jej drugi strój. To jest jej strój wizytowy, także znaczy na imprezy jakieś tam po klubach szukać bogatego męża, czemu nie? Pierwszego bogatego męża. To jest jej strój sportowy, więc myślę, że tutaj też się zajmiemy jej figurą i sylwetką. To jest jej strój do spania, coś takiego i dałam jeszcze jej też coś takiego. Na imprezy dałam jej coś takiego.
tak z braku laku jeszcze na pewno dam jej więcej, bo na razie dałam po jednym. Ale tutaj na basen coś takiego i jeszcze coś takiego. Coś takiego, o, takie coś. No to ten, co widzieliście, to jest właśnie jej strunia, takie gorące, upalne dni. A na zimne dałam jej na razie taki sweterek i to, bo jakoś nie miałam weny już na więcej, więc taką zrobiłam. Więc dobra, to tyle. Nie mamy żadnych zwierząt, może kogoś zaadoptujemy. Okej, okay, jestem z powrotem. Patrzcie, jest upalnie. Ogólnie jest lato, tak jak było. Jest to zbieranie jajek, no ale trudno, już przeżyjemy to jedno święto, ominiemy. I myślę, że... no co... Ona ma w ogóle mózgowiec, aspirację trochę, to do niej nie pasuje. Ja myślę, że wybierzmy mu aspirację i wybierzemy jej aspirację. Czekajcie, jaka doszła aspiracja z Zostań Gwiazdą? Popularności? Gwiazda Światowej Sławy. Zostań dwugwiazdkową celebrytką, kup bonus sławy, zostań trzygwiazdkową celebrytką, więc miejscówkę popularną wśród gwiazd. Zostań gospodynią spotkania z gwiazdą, zostań czterą. No to by było spoko, właśnie. Ale też właśnie fajne była z tą romantyczką. Miej chłopaka pójść na dwie randki. Może to najpierw weźmiemy, bo wiecie, ona musi poderwać kogoś. Pocałuje kogoś po raz pierwszy, ale tutaj... Chociaż w sumie nie. My nie mamy nic, żeby osiągnąć aspiracje, tylko że mamy osiągnąć szczyt swojej kariery, tak? To aspiracje, z aspiracjami możemy szaleć, możemy sobie zmieniać, więc na razie może dajmy jej ten romantyczny, nieuleczalny romantyczka, bo będziemy szukać męża, a potem, potem jej zmienimy na tą gwiazdę, czy na coś, zależy co mi tam doradzić, czym ona ma się zająć. Dajcie znać, czy pasują do niej te czerwone włosy. Muszę jej pobrać chyba jakąś fryzurę dla niej, jakąś taką fajną. No dobra, chyba do nas na razie nikt nie przychodzi, więc żeby tutaj nie siedzieć w domu i nie zamulać, może my pójdziemy na miasto, poznamy, chociaż jest w sumie 8 godzina, to trochę tak średnio na miasto wyjść, a weź sobie poćwicz jogę, o. Może ktoś do nas przyjdzie, albo się ktoś tutaj przypałęta po drodze. Matko, widzicie to? Duchi! Pamiętacie go? Pamiętacie? O nie, to musimy się z nim zapoznać. Poproś go o autograf, zostaw go. Znaczy, zostaw tą jogę. Trochę się przebrałaś, no ale trudno. O jacie, to jest właśnie on. Czy on znowu będzie naszym, pierwszym tutaj, pierwszą naszą ofiarą? No nie, mów, że z górki nie możesz zejść. Podejdź tutaj, szybko. Musimy go poznać. Poproś go o autograf. O, o nie. O nie, poproś go o objęcie. Niech cię chociaż obejmie, no weź. Dobra, to spróbujmy się przedstawić. Nie chcę z nami gadać ani troszkę. No pogadaj ze mną, pogadaj. O nie, nieprzytulona. No cóż, nie udało nam się poderwać pierwszego tatuśka. Dobra, po prostu ćwicz jogę i daj mu spokój, bo to jeszcze za wcześnie, Potem, jak zdobędziemy może sami troszkę sławy. Więc właśnie byłoby dobrze zostać aktorką, bo w sumie z aktorstwa dostaje się dobry hajs i szybko się zdobywa popularność, więc takiego jego byśmy mogli sobie fikumików i załatwić go. A to by był fajna byłaby fajna partia, mimo że ma żonę i tam dziecko, to by była fajna partia na pierwszego męża, z którym i tak byśmy się rozwiedli potem, ale byśmy mieli z nim pięcioro i, czy tam czworo dzieci. No właśnie, ten pierwszy mąż musi być jakiś taki wyjątkowy, bo jak ona ma, czy ona ma takie tutaj czarne? Musimy dobrą partię zdobyć, bo z nim będziemy mieli właśnie te dzieci wszystkie. No chyba, że macie jakieś pomysły, żeby nie wszystkie dzieci z nim mieć. Tylko na przykład dwójkę z kolejnym, no nie wiem, dajcie znać, jak myślicie, czy to tak rozdzielić, czy z jednym machnąć wszystkie baszki. Dajcie znać, będziemy dobra matka Polka troszkę. Ale to nic. Dobra, wiesz co? Możesz potem sobie zjeść coś i może podasz sobie śniadanie, sałatkę owocową, bądź fit. Nie jedz jajek z bekonem, tylko fit bądź. Dobra, wiesz co, nie rusz, bo ty jesteś głodna, więc nie będziemy ci dzieciaku męczyć, sobie zjedz, wiesz. Zrób sobie żarło, a potem zadzwonisz do mamy, zapytasz, co tam. No. Hello, my friend. Dawaj. Przebieraj się i jazda. Jazda. Zrób sobie coś. Fajny ten domek, powiem wam. Tak na pierwszą rozgrywkę, znaczy na początek rozgrywki, chociaż on jest drogi w sumie. Ogólnie. Kosztował chyba 70 tysięcy. Jak
Oj, coś ci się z ręką stało. Jak tak, wiecie, kupowałam go. Więc nie mało. Ale ładny jest. No nie ma co ukrywać. Taki miły, przyjazny. Dobra, rób to żarło, bo jesteś głodna. O, i sikać ci się chce, więc też ciekawie, też ciekawie. Myślę, że musimy się potem wybrać na miasto. Tylko na razie jest, no, 10:00, to tak średnio lecieć na miasto. Od razu ludzie w pracy. I dzisiaj jest w ogóle zbieranie jajek. To może w ogóle jest święto, a nie. To może w sumie. Najlepsza okazja z swoich urodzin. Dzięki, 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 ziomek. W sumie można by było zaprosić rodziców, żeby zobaczyli, jak się tutaj urządziliśmy. Raczej jak oni nas urządzili, bo to oczywiście oni nas prezentowali i dziadkowie. Więc dziadka też będzie można zaprosić w sumie z jednej strony, nie? Feliksa też będzie można zaprosić, Milenę, bo jest nasza babcia, ona jest też seniorką. Aaron, czyli nasz tatuś, to jest też już senior, więc... A Jonathan, dziadek, też jest naszym seniorem. Naszym seniorem, też jest seniorem. A Juri, jesteś seniorką już? Nie, jesteś jeszcze dorosła, tak jak nasza mamusia, Elizabeth. Matka! A on? Szczęśliwe dzieciństwo. No tak, dorosły. Dobra, proszę zjeść, a potem się wysikać, a potem w sumie możesz ich zaprosić. Nie no, w toalecie pisanek raczej szukać nie powinnaś, tak wiesz... No, także taki przyjemny sobie domeczek tutaj na uboczu Del Sol Valley. Także tak będziemy sobie tu pomieszkiwać. Na początku chciałam ją wprowadzić do San Myszuno, tylko do innego mieszkania, ale jakoś tak do mnie to nie przemawiało, szczerze wam powiem. I tak na szybkości wymyśliłam sobie to. W sumie pomyślałam sobie, że tutaj jeszcze tak nie grałam oprócz tej serii z Zostań Gwiazdą, więc pomyślałam, że może czas i pora właśnie. Tak tutaj trochę na dłużej się rozgościć, bo skoro będziemy mieli tą piątkę dzieci, te trzy rozwody, trzech mężów, znaczy dwa rozwody, trzech mężów, to myślę, że trochę nam się zejdzie, ale mam nadzieję, że do wakacji się wyrobimy. No, nie no, zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle wam się spodoba ten pomysł. Czemu ty tego nie zjadłaś do końca, co? No już nie bądź taka, zjedz. Nic ci nie będzie. Nie przytyjesz. A tutaj w ogóle... Króliku? Coż tu robisz? Coż tu przyszedł? Tak pod mostem? No nie wiem. Już pod mostem mieszkasz? Nie szukają dzieci pisanek, czy co? Dobra, zjedz sobie tą... O, on lezie do nas? Czy on lezie do nas? Patrz tego, leci... patrz tego! Leci do nas. Przyszedł do nas. O, jaki skurczybyk. No dobra, to siema. Aha, przyszedłeś do nas. Mega dziwna sprawa. Przyszedł, wszedł do łazienki. Czy ty jesteś taka otyła, że ci ręka wchodzi? Gdzieś tam. No tak. Nie komentujmy, nie komentujmy, po prostu wręcz mu projekt. Papier z autografem. No to wręcz mu ten autograf. Myślimy, że ten właśnie króliczek chciał mieć ten autograf, więc daj mu autograf i niech ma. Dobra, szybko, jeszcze ty to jesz? Ile można to jeść? Bo ja chciałam zaprosić tych twoich, twoją rodzinkę, więc może byś się przebrała ogólnie rzecz biorąc też. Załóż to, bo jest ciepło. I tak. Bardzo się teraz przyjaźnią. No super, super. Czy wydarzenie towarzyskie będziemy robić? Nie, chyba. Chyba może tak po prostu ich zaprosimy na tej parceli. 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 I na tej parceli. Uff. Przebrała się. Na drodze do sławy. Wow. 12 obserwatorów mamy, no kurde, blaszka. To nieźle, nieźle poszaleliśmy. Czekajcie, to ona już tam jakiś punkt. Okej, coś tu zdobyła. Okej. Oj, matka, patrzcie, jaka szalona dziołcha. Ona jest obiecująca debiutantką? A no faktycznie, chyba w ostatnim odcinku, jak ten to zrobiła się nią. opowiedz jej dowcip po Sunset Valley. Nasza mamuśka lepiej od nas wygląda. Ale jest podobna do nas, bo ma czerwone włosy.
Dobra, czekajcie, ona wszystkich zaprasza. I miskę zostawiła, królik łazi sam, matka zaczęła ćwiczyć, zmieniła kolor włosów. No kurczę. Javier jaki. To wszyscy teraz się... Oh my goodness, patrzcie na to, jakie ciacho przyszło tutaj. Śmiesznie. Dobra, to on przyszedł już i też wlazł nam do łazienki. Ta łazienka, nie, on nam będzie prał. No super. I jest i też Felix. Felix, kto cię tak ubrał? He, he, he. Na pewno nie ja, na pewno nie ja. No, wstydu to ty nie masz, chłopie. Za grosz. Dobra. Aaron, o Jezu, aż się zacięło wszystko, matko bosko. No wy tutaj sobie gadu gadu. Czy ktoś jeszcze przyjdzie? Kto lezie? Ojciec nasz. Staruszek. No, on to Hawaj. O, jedzie. Biegnie też Milena, czyli babka. O, babka kombinezon od nas ściągła. Bo mamy taki sam. Oj, biedactwo. Ona nie była przybierana od lat jej młodości, dlatego tak wygląda. No nic. A tu idzie Jonathan, który trochę się przytył i jest jakiś w kół. Więc przywitajmy go. Niech się nie stresuje dziadek nasz, bo jeszcze padnie nam na zawał i co wtedy? A tu jest jakaś Milena nasza i też można by było jej poprawić humor. Niech się cieszy. Święto jajek w końcu, więc tutaj wszyscy się zeszli, więc ty chyba bardziej w dziadka poszłaś niż w matkę, wiesz? Zofia, tak patrzę na ciebie. Dek, 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 dek. Będziesz gadała z tą babcią, czy nie? Czy z dziadkiem na razie rozmawiasz? To rozmawiaj z dziadkiem, no cóż. A to jest twój... A Felix to jest dla ciebie wujek? Tak, ostatnio patrzyliśmy. Wujek, no. Faktycznie. Więc możesz rozmawiać z wujkiem o gorącej pogodzie. W sumie ta chustka, znaczy ta koszula do ciebie niepotrzebna jest, skoro jest tak gorąco, więc wypadałoby ją zdjąć. Ale już mniejsza o większość. Wszyscy tutaj sobie... O, proszę bardzo. Pięknie. Pogaduszki, pogaduszki. Ej, dawaj zrób grilla, może zjedzą coś. Grill. Co by zjeść w taką jakby Wielkanoc, powiedzmy, że to jest. Pieczone ziemniaki? Hot dogi, fasolka, grillowane owoce, hamburger, kiełbasa. Kiełbasa z papryką to najlepsza przekąska na każdą imprezę. Więc zrób. Ojoj. A ten królik łazi. To nic, niech łazi w sumie. Aaron smutny. Wszystkie dziadki smutne coś. O! Proszę bardzo. Przyjaciele za 5 zł, za 2 grosze. To twój przyjaciel senior, który ma dziecko z twoją córką, która jest jeszcze... Aś tam zresztą. Trochę taka moda na sukces się zrobiła. Dobra. Zrób takie kiełbaski, potem poczęstujemy wszystkich. I zabawa ci ten. Ja myślę, że mogłaby sobie tak właśnie grać, zacząć grać na gitarze. To też by mogła tak potem, wiecie, może być takim muzykiem właśnie sławnym, czy coś. Może by nagrywała filmiki jakieś muzyczne, wstawiała na internety. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakoś mamy trochę pola do popisu, więc dajcie znać. Co oni tak się wszyscy przed tym domem zebrali? Czy ja ich nie zaprosiłam? Co ten tutaj działa? Co on nam tu kopie? Pogiełowa? Co on tu zakopał? Kwiat lwiej paszczy, a tu? Kwiat lwiej paszczy. Aha, no dobra. Skoro miał taką chęć, to czemu by nie? Może chciał, żeby jego córka miała kwiat lwiej paszczy pod domem. No, chyba rzecz normalna, tak? Jezu, jakie gorąco. Kobieto, może naprawdę, dobra, przebierz się w ten strój taki. O ten, co twoja babcia ma podobny, bo trochę może będzie ci chłodniej. Ten gdzieś po las. Co ty, gdzie ty poszedłeś pobiegać? Rób szybciej te kiełbaski. Ja bym chciała, żeby każdy sobie wziął zjadł. No dawaj, dawaj. To jest te kiełbaski mało kiełbaskowe wyglądają. Tylko dziadek się domyślił, żeby... Znaczy ojciec się domyślił, żeby przyjść i ten. Zawołaj na posiłek, o. Żeby przyjść i z nami usiąść, o tak. O, cicho. Skrada się dziadek, tym razem naprawdę dziadek. Idą. Będą jeść. Widzicie? O, patrzcie, ten tu. 16, więc szybciej się streszajcie. A patrzcie, widzicie, nam się pospełniało wszystko. Przecież gadaliśmy z nim. Jajek nie szukaliśmy, no ale... Powiedzmy, że święto tak w połowie udane.
Bo byśmy chcieli, żeby oni już zaraz poszli, bo my byśmy się przeszli może na miasto. Co wy na to? Pójdziemy sobie tam do tego klubu, może tam będzie jakaś gwiazda czy coś. A jutro co jest? Wieczór talentów, loża w przestworzach. No, to też ciekawe. No, zabawa jej spadła. O, Felix biegnie z powrotem, to on może tak o się poszedł przebiegnąć po prostu. Po prostu miał taką zachciankę. Dobra, schowaj do lodówki, ci się przyda, zjesz sobie. No, ona tu statusie, pogaduszki, pogaduszki. Dobrze, gadaj z nim, gadaj, bo on może niebawem nas opuści, co? Bo jak pamiętacie, Aaron jest dużo starszy od Elizabeth, dlatego ona jest jeszcze dorosłą, a on już jest takim seniorem. Seniorem, seniorem. No, Elizabeth jeszcze dobrze się trzyma. Szkoda, że jesteś oni wszyscy smutni, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem. W sumie Javier spotkał się ze swoimi teściami, nie? Czekajcie, Milena to jest... Czy Milena to jest matka Elizabeth? Boże, już ja się gubię w tych wszystkich perypetiach. Tak. Tak, zgadza się to. A Felix jest... Felix jest synem Lary. Okej, dobra, bo już się pogubiłam. Dobra, nieważne. O właśnie, czemu my nie zaprosiliśmy swojego brata? Też ciekawe pytanie. Wszystkich zaprosiliśmy, tylko nie jego. No nieźle. Dobra, taka siostra z nas. Okej, jest 17, więc zaraz byśmy się zebrali na, to, na ten... O, tutaj jakaś gwiazda, a tam też ten gwiazdor. Ale oni nie będą chcieli z nami rozmawiać teraz. Chociaż dobra, czekajcie, bo ona jest jaka jest. Może poproś ją o autograf. No dawaj, poproś ją. No może, no może. Czy idziemy na tą imprezę tam gdzieś na miasto? Pójdziemy, poszalejemy i w ogóle. Trochę się zaznajomić z tym miastem, ale na razie póki co oni u nas siedzą, ale patrzę, że się rozchodzą powoli, więc w sumie od biedy można ich zostawić. Da nam autograf? O, da nam autograf. Patrzcie, skubaniutka. Czyli się to chciało? Dobra, wiecie co, podróżujmy sobie, jest o 17 już, to dodaj na Instagramie do historii, że już spotkałaś gwiazdę, a potem podróżuj chyba sama, bo nie mamy jeszcze nawet koleżanki takiej żadnej, więc też by się przydało poznać jakąś koleżankę. Okej, jesteśmy w tym klubie tutaj, bo wiecie, w tamtym, do tamtego klubu by nas nie wpuścili. Bo tamten jest tylko dla gwiazd. Jest dopiero 17.30, więc patrzcie go, on tu znowu jest. Ja, to jest przeznaczenie, my musimy się z nim w końcu poznać, bo to będzie nasz pierwszy mąż, tak czuję. Więc dajcie znać, czy tak zrobić. Czy to ma być nasz pierwszy mąż? Mąż, Boże, się nie umiem wysłowić. Słuchajcie, fajnie, tak teraz pomyślałam sobie, patrzę na tą przyczepę. Fajnie, jakby wyszedł jakiś taki dodatek życie w kempingu, czy życie na kempingu, albo jakieś akcesoria, żeby nasze simy mogły w takich mieszkać, tych kempingach, co nie? Ale by było fajnie. O, ale mi się pomysł narodził. Dał nam autograf. O, pewnie wpadliśmy mu w oko. Przyjazne. Przedstawiliśmy się mu, czy nie? O, jednak nie. Dobra, wypijmy drinka. Zamów drinka, zamów drinka. Co możemy... Ale moc, ale moc. Zamówmy sobie może... Oto, wąduch. Ten zasnął. Mogłoby się trochę zrobić ten. Szkoda, że tu nie ma takiego, wiecie, klubu, że tutaj potańczyli, potańczyli, potańczyli. Tu na górze w sumie też nic takiego się nie dzieje. Tutaj można włączyć niby muzykę. O matko, Jonathan, od kiedy ty jesteś ochroniarzem? No nie. No nie. Widzicie to? Okej, okay, na starość mu odbiło. Dziadek ochroniarzem, to może w dziadek, może nas wpuścisz, co? Czy damy mu łopówkę? Nie, no szok. Jonathan na bramce stoi. Ale jaja, no trudno. Takie rzeczy można odkryć, widzicie? Takie rzeczy. O, ta foty robi. Pij tego drina. Zrobimy jeszcze fotę. Muszę wam powstawiać na
na grupę, więc zapraszam Was na grupę Korciaki na Facebooku, żebyście takie mieli trochę spoilery, czyli te osoby na grupie, żeby miały trochę spoilerów wcześniej. No ale powiem Wam ciekawie, ciekawie. Jonathan na bramce. Ach, no cóż, starość nie radość, może chciał se chłopak poszaleć jeszcze chwilę, sobie jakieś znaleźć fajne te. Chodźcie, zobaczmy co tu jest, czy ktoś tu chodzi, może ciekawy jakiś taki dość, czy coś. Pusto, pusto, pusto. 18.40 już jest widno, normalnie to już by było ciemno. A, tu jest ta droga sław. Okej. Okay. Czy ktoś przyszedł jeszcze? Chyba nie. Dobra, a tu mamy tą szafę grającą, widzicie, ja nie zauważyłam. Włącz coś może jakiegoś, nie wiem. Włącz jakiś pop, bo ty jesteś ze stresu, znaczy mało zabawy masz. Więc jakby piłaś drinka, to mogłabyś sobie potańczyć na przykład. Co? Fantastyczny finish. Dobra, tańcz. O, tańcz, tańcz, tańcz. Może staniesz sławną tańcerką, kto wie, kto wie. Jaka przyszłość cię czeka. Posłuchajmy piosenek. O, widzicie? I tam kolega z tyłu się dołączył. Tup, tup. Właśnie, my tak gadu gadu, a może byśmy sobie znaleźli jakiegoś męża tu przy. Tylko ten to taki trochę, nie, zbyt trochę taki chudy biedak. I w japonkach w dodatku. Tu idzie, o! To by była dobra koleżanka. Tylko, że ona jest wschodzącą gwiazdą, więc obawiam się, że może nie chce z nami gadać. Testy minusami. A może se paparazzi weźmiemy za męża? Ej, on jest ciekawy. Dobra, weźmy już się z nim przywitajmy. Nie, ten już starczy. Weź się przywitaj z nim. Stąd na razie się nie będziemy przywitywać, bo ona może nie chce się z nami przywitywać, ale z tym paparazzi. A daj spokój, ojciec. Przed chwilą ode mnie poszedłeś, a już chcę, żebym ja do ciebie przychodziła. Ten paparazzi nie jest taki zły, co nie? Taki mógłby być. Może nawet było się z nim umówić kilka razy, więc tutaj proszę nie skreślajmy go. Zostaw, nie myśl o matce, podrywaj chłopa. Ciekawy jest, co nie? Mógłby potem nam pomóc się, wiecie, rozsławić, by nam zdjęcia robił, czy coś. Jakieś plotki, czy coś. Szepcz na temat gwiazdy. O kurczę. To może popatrzymy w nim w chmury, poznamy go. A, bo tutaj jest twoja mother. Rozumiem. Aha, przylazła za tobą. No ta. Tego by się można było spodziewać. O, fajne te ogrodniczki. Zapomniałam o tych ogrodniczkach. Przypomniało mi się teraz. No zostaw nas, matko. Ja tutaj podrywam chłopa, ty mi włazisz. No wiesz ty co? Jaka bezczelna, nie? Aż się zacięło. O. Może weźmy z nim, abyśmy popatrzyli w chmury, to byśmy stąd wyszli. To tamta... zapytaj go, jak minął dzień. O, poproś o wspólne spędzenie czasu. Czemu ty robisz zdjęcia? Dajcie na spokój. Poprosisz tego, czy nie? Zobaczcie, dalej jest widno, już jest pół do dziewiątej. O, chyba go prosi, coś tam gada z nim. Nie, no on jest ciekawy, powiem wam szczerze. On jest fajny. Nie znam jeszcze jego cech, ale myślę, że moglibyśmy się z nim poznać bliżej. Dobrze, mogę z tobą spędzić trochę czasu. O, widzicie? Więc weźcie, idźcie stąd, idźcie do tego parku naprzeciw, bo tutaj w tym to się za dużo dzieje. Usiądźcie sobie razem, o tu. A nie możecie sobie tutaj usiąść. W ogóle nie możecie sobie tutaj usiąść nigdzie? Kurde. To wyjdźcie tu. Trochę będzie spokojniej. Tu jest wejście tak na dworze? I gdzie my możemy wejść? A, tutaj do środka. Idziecie? Nie, tutaj wszyscy po prostu oszaleli, bo jest on, no i po prostu jest szaleństwo na maksa. Dobra, wiesz co, idź do domu, dziewczyno. Ta jak lezie, matko. Idź do domu, najwyżej jego sobie zaprosisz kiedyś tam i się tutaj z nim umówimy, tak wiecie, prywatnie. O, patrzcie, mamy ją znajomych, lol. Dobra, wracajmy do domu, bo za dużo. Okej, wróciliśmy do domu i myślę, że właśnie ona sobie teraz pójdzie siku, pójdzie się wykąpać.
Zabawa i tak jej spadła, podrosła i spadła i pójdzie spać. A ja będę kończyła ten odcinek. Dajcie koniecznie znać, jak podoba wam się plan na tą początek końca tak naprawdę tej serii. Ale nie bójcie się, póki te wszystkie założenia, które wam powiedziałam na początku odcinka zrobimy, to jeszcze trochę tych odcinków będzie. I myślę, że będą to ciekawsze, jedne z ciekawszych odcinków tutaj w tym, w tej końcówce, no bo tu będzie trochę się działo, będą jakieś pewnie zdrady, będą jakieś rozwody, śluby, dzieci, no będzie tego troszkę. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. No i co, ja teraz się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaki i pa, pa.